Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam uprzejmie naszego dzisiejszego prelegenta, którym jest pan magister Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w Muzeum Nowej Huty, który jest oddziałem Muzeum Krakowa. Pan Kapusta jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest historykiem, etnologiem, jest przewodnikiem po Krakowie, a też pilotem wycieczek i przewodnikiem muzealnym. A dzisiaj będzie mówił o Placu Centralnym, poszukiwaniu centrum, funkcję, przeszłość i teraźniejszość Placu Centralnego imienia Ronalda Reagana. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani profesor za przekazanie głosu i dzień dobry państwu. Będziemy zaczynać dzisiejsze spotkanie, które dotyczyć będzie Placu Centralnego oczywiście, no bo oto jest nasz dzisiejszy główny bohater. Ale jak państwo się przekonają w trakcie tego wystąpienia, będziemy delikatnie czasem poza ten plac centralny wychodzić, a to dlatego, że sami mieszkańcy Nowej Huty no dość często uważają, że ten plac centralny jest troszkę obszarem większym niż wynikałoby z takich czystych granic administracyjnych. Ale to wszystko przed nami. Obecnie już od końca lipca, od 28 lipca prezentujemy w Muzeum Nowej Huty, gdzie na co dzień pracuję, właśnie taką wystawę, która nazywa się Plac Centralny w poszukiwaniu centrum. No i to jest okazja, pretekst do tego, żeby dzisiaj dla państwa taką prelekcję wygłosić. Przepraszam, ja do tej wystawy będę się oczywiście wielokrotnie dzisiaj odwoływać. Ale to dzisiejsze spotkanie jest też okazją, żeby opowiedzieć troszkę o tym, co na wystawie się już nie zmieściło po prostu, mówiąc tak bardzo obrazowo i kolokwialnie. Często, w zasadzie zawsze jest tak, że jak się jakąś ekspozycję przygotowuje, jakiś materiał zbiera, no to później trzeba dokonać pewnej selekcji i nie wszystko na wystawie się pokaże. Także dzisiejsze spotkanie będzie trochę jej uzupełnieniem, no i powiem co nieco o różnych tematach, o których zebrałem razem z drugim kuratorem tej wystawy, Bartoszem Arkuszewskim, informacje, a których na wystawie nie pokazaliśmy. Ona sama jest otwarta do 8 stycznia 2023 roku, także zapraszamy, kto jeszcze nie był, a ma ochotę, to jeszcze no ponad prawie 3 miesiące jest to możliwe. Dobrze, drodzy państwo, jak to zazwyczaj wygląda w przypadku tych moich wystąpień, zaczniemy od takiego krótkiego przedstawienia, o czym w ogóle będziemy mówić, czyli takie zagadnienia tego wykładu. Będzie ich aż 10, ale no większość z nich będzie chyba dość krótka. Pierwszy temat, który sobie omówimy, to właśnie nazwałem to nazwy Placu Centralnego i Komitet Obrony Placu Centralnego. Drodzy państwo, tutaj no, przez te kilkadziesiąt lat, ponad 70 lat istnienia Nowej Huty i trochę różnych pomysłów na nazwę tego miejsca się pojawiło i o nich sobie dzisiaj powiemy. Potem takie pytanie właśnie to, o czym już wcześniej delikatnie wspomniałem, dokąd sięga Plac Centralny, tak? Czyli spróbujemy sobie przedstawić, jakie obszary jeszcze poza samym Placem Centralnym są powszechnie i potocznie uważane za jego część, chociaż no, jest to błędne w rozumieniu takich granic stricte administracyjnych. Króciutko o okolicznościach powstania Placu Centralnego, potem to już będziemy się odwoływać do wystawy, do tytułów poszczególnych segmentów. Plac Centralny jako Centrum Architektoniczne i Urbanistyczne, Centrum Komunikacyjne, Centrum Handlowo-Usługowe, Życie Codzienne wokół Placu Centralnego, też króciutko sobie tam parę zagadnień przedstawimy. Centrum rekreacyjne, tutaj chodzi właśnie bardziej o otoczenie Placu Centralnego niż o jego samego, czyli o przyrodzie i ekologii, no, mam na myśli głównie oczywiście łąki nowohuckie. I przedostatnie zagadnienie, którego już na wystawie nie pokazaliśmy, jednocześnie okres, którym od wielu lat się naukowo też zajmuję, czyli stan wojenny. Opowiemy sobie troszkę o tym, jaka była rola Placu Centralnego właśnie w czasach stanu wojennego, a dokładnie w trakcie tych manifestacji, które ulicami Nowej Huty wtedy
przechodziły w roku 82, 83. No my się skoncentrujemy, przepraszam, na roku 82. I kolejny punkt, który nie zmieścił się na wystawie, czyli zatytułowałem go niezrealizowane projekty na albo przy Placu Centralnym. No i tam powiemy o tym na przykład, że były kiedyś plany, żeby pomnik Lenina stał na Placu Centralnym. Czasami się tak właśnie potocznie mówi, że on stał na Placu Centralnym, ale oczywiście, co będziemy podkreślać, stał w Alei Róż, czyli już trochę nieco dalej. Dobrze, drodzy Państwo, pierwsze zagadnienie. Tutaj widzimy taką tablicę, która pochodzi z naszych zbiorów z nazwą Plac Centralny, nazwą historyczną, dlatego że no dzisiaj mamy tę nazwę dłuższą, Plac Centralny imienia Ronalda Reagana. Takie tablice, jaką tutaj widzimy, do 2004 roku znajdowały się na budynkach przy Placu Centralnym. Przez te dziesięciolecia istnienia Placu Centralnego no właśnie pojawiały się różne propozycje jego nazw. Po raz pierwszy nazwa Plac Centralny pojawiła się w marcu 1951 roku podczas posiedzenia członków Miasto Projektu, czyli takiego biura architektonicznego, które budowało, projektowało nową hutę, przynajmniej mówimy cały czas o tej jej najstarszej części. W latach 50. w tym samym okresie potocznie czasem nazywano to miejsce placem rozjazdowym. Właśnie ze względu na fakt, że Plac Centralny był od początku takim bardzo ważnym miejscem dla komunikacji publicznej nowochódzkiej, no i też w kontekście połączenia z Krakowem. Tutaj mamy też taką informację, ja ją wynotowałem, że pod datą 20 listopada 1953 roku Tadeusz Gołaszewski, autor kroniki Nowej Huty opisującej pierwsze lata jej istnienia, pisał, że patronem Placu Centralnego zostanie Józef Stalin. Tak, no ale my przeprowadzając badania, prowadząc pracę nad powstawaniem tej wystawy, staraliśmy się docierać do różnych dokumentów albo na przykład artykułów prasowych, no i nigdzie taka nazwa się, przynajmniej w tych, do których z kolegą Bartoszem Arkuszewskim dotarliśmy, nie pojawiła. Na niektórych slajdach będzie dość sporo tekstu, my nie będziemy go może tak bardzo szczegółowo omawiać, także tutaj dodatkowym plusem jest fakt, że te wykłady są nagrywane, więc jak ktoś będzie chciał później sobie to tworzyć, to po prostu zatrzyma i można to dokładnie przeczytać. A drodzy Państwo, my się przenosimy już do lat 90. w kontekście tego tematu. W 94 roku Głos Tygodnik Nowochódzki zamieścił taką informację, że pojawiła się inicjatywa, aby Plac Centralny nazwać imieniem Romana Dmowskiego. No dzisiaj mało inicjatywa już pamiętana. Niewiele z tego wyszło, tak naprawdę skończyło się tylko na jakichś tam planach, a kilka lat później, czyli w roku 1999, jeszcze koniec XX wieku, kolejna inicjatywa, aby miejsce to nazwać Placem Chrystusa Króla. W związku właśnie ze zbliżającym się jubileuszem roku 2000. Zbierano pod tą inicjatywą podpisy, organizowano spotkanie w Arce Pana, podczas którego 23 stycznia roku 2000 rozmawiano czy wspominano wydarzenia tzw. walk o krzyż czy też obrony Krzyża Nowochódzkiego z roku 1960. No i właśnie w jego trakcie przedstawiano ten pomysł, aby Plac Centralny stał się Placem Chrystusa Króla, co miało być też odwołaniem do słów Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ale te inicjatywy, tak jak wspomniałem, zarówno ta dotycząca Romana Dmowskiego, jak i właśnie Chrystusa Króla, do skutku nie doszła. I wreszcie mamy rok 2004. Wydarzenie, które było jednym z powodów, dlaczego ja kilka lat temu zgłosiłem taki temat jako propozycję wystawy w Muzeum Nowej Huty. Od samego początku, jak tylko już kilkanaście lat temu
zacząłem się nową hutą interesować, no to bardzo, bardzo zainteresowała mnie właśnie ta opowieść także o roku 2004 i nazwijmy to zamieszaniu wokół postaci, no już wtedy nieżyjącej, zmarłego niedługo wcześniej, prezydenta Stanów Zjednoczonych z lat 80., czyli widocznego na tej fotografii Ronalda Reagana. Ronald Reagan zmarł właśnie w czerwcu 2004 roku i bardzo szybko pojawił się pomysł, żeby stał się on patronem Placu Centralnego, żeby zmienić nazwę na plac imienia Ronalda Reagana. I no, skoro taki pomysł się pojawił, no to musieli być ludzie, którzy go popierali. Ale było też bardzo wielu przeciwników tego pomysłu. I nawet, drodzy Państwo, co podkreślmy, ja to zawsze podkreślam podczas oprowadzeń po tej wystawie, nie chodziło o to, że ktoś tutaj był przeciwko prezydentowi Reaganowi. Postaci, no przynajmniej w naszej części, w naszym kraju, w naszej części Europy bardzo szanowanej, no wiadomo, którą uważa się za jedną z tych osób, które przyczyniły się do upadku systemu komunistycznego, no ale chodziło o to, że Plac Centralny to jest taka nazwa, która jest dla nas bardzo ważna, nie wolno jej zmieniać. No i zaczęły się dyskusje na ten temat, zawiązano specjalny komitet obrony Placu Centralnego, który miał przede wszystkim właśnie bronić przed zmianą nazwy tego miejsca. Tutaj mówiono, że Plac Centralny jest dla Nowej Huty tym, czy na przykład Rynek Główny dla Starego Miasta, czy Plac Wolnica dla Kazimierza, też odwołania do Rynku Podgórskiego w przypadku Podgórza się pojawiały, chociażby w Głosie, Tygodniku Nowochódzkim, w tekście pana doktora Jana Franczyka. No i proponowano inne rozwiązanie, żeby skoro chcemy upamiętnić Reagana, oddać mu jakoś hołd tej zmarłej postaci, przypomnijmy też, Ronald Reagan w 1994 roku został honorowym obywatelem miasta Krakowa. My na wystawie prezentujemy taki dyplom, który to potwierdza, pochodzących z naszych zbiorów, no to próbowano wymyślić jakiś kompromis. I drodzy Państwo, tutaj mamy taki slajd, który wymienia nam członków Komitetu Obrony Placu Centralnego. Wśród nich na czele Maciej Twaruk, tutaj widoczny na takim rysunku, na okładce w zasadzie książki Alfabet Nowochódzkiego Przedmieścia. Oprócz tego takie osoby, których nazwiska nawet i dzisiaj są cały czas aktualne jako różnych radnych, przede wszystkim dzielnicy 18. Jak na przykład no mamy tutaj przewodniczącego obecnego, czyli Stanisława Moryca, mamy Tomasza Urynowicza, mamy też Marka Hohenauera, no to akurat pan, który jest obecnym przewodniczącym dzielnicy Mistrzyjowice. No i skład jest tu wymieniony. Drodzy Państwo, Rada Dzielnicy 18, czyli dzielnicy Nowa Huta, zebrała się w 2004 roku i przedyskutowała cały ten pomysł, uznała, że ona sprzeciwia się zmianie nazwy, no i potem jeszcze dodatkowo Komisja Kultury Rady Miasta Krakowa też negatywnie oceniła pomysł zmiany nazwy Placu Centralnego na Plac Ronalda Reagana. Zaproponowano, że prezydent Stanów Zjednoczonych z lat 80. może być patronem jakiejś innej ulicy albo jakiegoś węzła komunikacyjnego, potem to jeszcze doprecyzowano. I temat tego zamieszania wokół nazwy był też kilka miesięcy później prezentowany na łamach Nowochódzkiej Kroniki Filmowej. Tutaj Państwo widzą taki screen, można powiedzieć, rzut ekranu właśnie z trzeciego odcinka tej Nowochódzkiej Kroniki Filmowej z listopada 2004 roku, gdzie fragment materiału nazywał się Co z nazwą i to właśnie chodziło o Plac Centralny. We wrześniu 2004 roku pojawiały się takie teksty w Głosie Tygodniku Nowochódzkim, że może nie tyle teksty, co po prostu prowadzono rozmowy z mieszkańcami Nowej Huty, którzy byli przeciwni zmianie nazwy placu.
Za chwilkę zobaczymy, jak wyglądały głosowania w tej sprawie, no bo tak jak wspomniałem, pojawił się jeszcze pomysł taki zastępczy, przedstawiony, ta propozycja przedstawiona przez Stanisława Handznika w imieniu Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa, żeby Ronald Reagan patronował powstającemu w tym czasie przedłużeniu ulicy Saskiej. I tak, drodzy Państwo, odbyło się głosowanie w tej sprawie, czy Reagan, prezydent Reagan będzie patronem tego wspomnianego przedłużenia tejże ulicy Saskiej. Potrzebna była większość, a wynik był remisowy, tak, 17 głosów za, 17 przeciw. No skoro większość jest potrzebna, to tej większości tutaj nie uzyskano. Ten pomysł w ten sposób upadł. Niedługo później odbyło się kolejne głosowanie, już zatem czy Plac Centralny zmieni nazwę na Plac Ronalda Reagana, i wynik był również bardzo ciekawy. 19 głosów za, 17 przeciw, czyli widzimy zdanie bardzo podzielone, niemalże 50 na 50, ale jednak więcej radnych zagłosowało za i ta uchwała przeszła. Drodzy Państwo, odbywały się w dalszym ciągu debaty na ten temat. Znów ta ankieta z pytaniem, czy jesteś za zmianą nazwy Placu Centralnego na Plac Centralny imię Ronalda Reagana, ogłoszona przez Głos Tygodnik Nowochódzki. Wreszcie akcje protestacyjne, zbieranie podpisów przy samych lokalach przy Placu Centralnym, na przykład 22 października 2004 roku przy Księgarni Skarbnica, przy Byłej Modzie Polskiej, przy Filatelistyce, też w innych częściach Huty, jak na Osiedlu Szkolnym czy Hutniczym, a dzień później przy Placu Bieńczyckim czy też przy wejściu na Tomex. No, pewien kompromis udało się osiągnąć, bo właśnie nazwa Plac Centralny pozostała, tak? Tylko została przedłużona o tego patrona, czyli o Ronalda Reagana. No i w ten sposób mamy tą obecną nazwę. Tu Państwo znów widzą taki urywek z kolejnego, czwartego odcinka Nowochódzkiej Kroniki Filmowej, gdzie widzimy pana, który no, jakby montuje nową tablicę. Jeszcze do 2006 roku Komitet Obrony Placu Centralnego, jego członkowie zbierali podpisy pod petycją, żeby powrócić do tej pierwotnej, historycznej, krótszej nazwy. To miało przekonać wojewodę małopolskiego, żeby uchylił decyzję Rady Miasta Krakowa, ale tak się nie stało i od już ponad 18 lat w tej chwili mamy tę nazwę Plac Centralny imienia Ronalda Reagana, o której czasem mówi się, że nie za bardzo się jej używa, że ona jest, istnieje tylko w przestrzeni komunikacji miejskiej, czyli jak tam jedziemy autobusem i tramwajem, to słyszymy, zresztą u nas na wystawie też ten wątek się pojawia, więc zapowiedź, następny przystanek Plac Centralny imienia Ronalda Reagana, no i że nazwę tę kojarzymy także z właśnie nazwami przystanków, czy to tramwajowych, czy autobusowych. Dobrze, drodzy Państwo, drugi temat, który króciutko sobie przybliżymy, dokąd sięga Plac Centralny. No właśnie, bo w świadomości mieszkańców Nowej Huty i nie tylko, jest to teren raczej nieco szerszy niż ten obszar objęty praw administracyjnie, czyli sam plac, ale na przykład właśnie często mówi się, że fragment Alei Dusz to jeszcze Plac Centralny, jakby nie rozróżnia się tej granicy, stąd te opowieści, to nawet występuje czasem w literaturze jakiejś, że pomnik Lenina stał na Placu Centralnym. Czasami też fragment, początek Łąk Nowochódzkich tak jakby mimowolnie łączy się z Placem Centralnym, dlatego u nas na ekspozycji też łąki są pokazane, przy czym dokładnie to tłumaczymy. Kiedy powstają jakieś teksty, opracowania na temat Placu Centralnego, no to zdarza się, że opisywane w nim są także właśnie te tereny sąsiadujące z nim i przykładem tego może być praca napisana przez profesora Waldemara Komorowskiego przed laty, w 1996 roku powstał taki tekst zatytułowany, taka praca zatytułowana Plac Centralny w Nowej Hucie, studium konserwatorskie. No i tam, ja tutaj zacytowałem fragment
tejże pracy znajduje się takie zdanie. Tereny objęte opracowaniem to zarówno sam plac centralny, jak i początkowe odcinki wybiegających z niego alei do miejsca, w którym kończą się kamienne oblicówki fasad, czyli praktycznie w całości wszystkie budynki oznaczone murami i w osiedlach centrum A, centrum B, centrum C i centrum D, według tej nomenklatury sprzed 1959 roku były to kolejne osiedla A31, B31, C31 i D31. Dobrze, drodzy Państwo, jak to się stało, że plac centralny w ogóle powstał? Jak pewnie wiemy, albo może przypomnimy sobie, nową hutę budowano od roku 49. No i ta budowa dla niektórych wyglądała w tym pierwszym okresie troszkę dziwnie. To znaczy dziwnie dlatego, że po pierwsze zaczęto budować jeszcze zanim powstał taki generalny plan nowej huty. Po drugie, no co może już mniej dziwne, to bardziej spowodowane okolicznościami wówczas występującymi, wykorzystano gotowe przedwojenne projekty. No i stąd mamy na niektórych tych najstarszych osiedlach takie niewielkie bloki zwane czasem blokami Adamskiego, właśnie od nazwiska projektanta Franciszka Adamskiego, który tworzył te projekty w okresie jeszcze przedwojennym, międzywojennym. No a do stworzenia takiego centrum tej starej części Nowej Huty jeszcze trochę czasu musiało upłynąć. I tak, tutaj mamy zapisane, że właśnie w marcu 1951 roku ukończono prace koncepcyjne nad centrum Nowej Huty. Wtedy pojawia się ta nazwa Plac Centralny. No dzisiaj chyba dość trudno stwierdzić, kto jest jej autorem, chociaż no, na pewno była to osoba z pewnego kręgu, czyli po prostu z miasta projektu albo no, z dużą dozą pewności możemy tak stwierdzić. No i tutaj macie Państwo wymienione nazwiska różnych architektów, którzy z Tadeuszem Ptaszyckim pracowali czy współpracowali przy tworzeniu tych projektów. W 1952 roku, czyli niedługo później, pisano, tu znowu zacytuję, centralnym punktem Śródmieścia będzie plac, który powstanie wzdłuż osi obecnej szosy Mogilskiej na połowie drogi pomiędzy Czyżynami a dawną wsią Mogiła w odległości około 10 km od Rynku Krakowskiego. I co istotne, tu koncentrować się będzie życie kulturalne miasta. Południową ścianę placu stanowić będzie Dom Kultury ozdobiony monumentalną kolumnadą. No ten Dom Kultury, że tutaj urwiemy ten cytat, nie został nigdy zbudowany. O nim jeszcze sobie troszkę wspomnimy w tej ostatniej części o niezrealizowanych projektach. A jako ilustrację widzą Państwo, no już zrealizowane oczywiście to założenie, zdjęcie nie takie stare, chociaż też już historyczne, bo sprzed 23 lat. Mamy fotografię pokazującą plac centralny z lotu ptaka, wykonaną przez jednego z bardzo znanych, zasłużonych nowochódzkich fotografów, mocno zaprzyjaźnionego z nami, pana Adama Gryczyńskiego, który udostępnił mi właśnie takie fotografie na cele wystawy. Dzisiaj dzięki temu mogę jedną z nich Państwu tutaj zaprezentować. Ta realizacja założenia placu centralnego i okolic trwała mniej więcej do roku 1958. Czasem mogą Państwo spotkać nieco inne daty. No i od pierwszych lat swojego istnienia no był to taki, było to takie centrum starej Nowej Huty, czasami określane jako Śródmieście Nowej Huty, chociaż gdybyśmy popatrzyli na plan starej części Nowej Huty, no to tak idealnie w centrum plac centralny się nie znajduje. Porównywane czasem, właśnie po raz kolejny tutaj o tym wspomnimy, podobnie jak potem w roku 2004 na przykład do Rynku Głównego w Krakowie, w centrum miasta, stąd na przykład w 1959 roku Głos Nowej Huty pytał w jednym ze swoich artykułów w związku z jubileuszem dziesięciolecia istnienia Nowej Huty, czy dlaczego plac centralny nie miałby zdobyć rangi linii AB w Krakowie, czyli właśnie wprost odwołanie do
rynku głównego. No i widzą Państwo jako ilustrację tutaj taki plan sytuacyjny śródmiejskiej części Nowej Huty, jak to zostało podpisane, opublikowane w 1953 roku. Kolejny temat, czwarty, tutaj może troszkę więcej o tym sobie powiemy. Wątek, który pojawia się także na naszej ekspozycji, czyli plac centralny jako centrum architektoniczno-urbanistyczne Nowej Huty. No i troszkę wracamy do tego tematu, okoliczności jego powstania. Wraz z podjęciem decyzji o budowie Nowej Huty w 1949 roku, no potem, nieco potem, tutaj może nie jest to dokładnie zaznaczone, więc podkreślmy, zorganizowano konkurs na generalną koncepcję tego miasta, którym początkowo Nowa Huta była osobnym podkrakowskim miastem. Projekty, które powstawały, musiały uwzględniać specyficzne położenie terenu, w szczególności wysoką skarpę stanowiącą dawny brzeg Wisły. No i właśnie wśród nadesłanych pomysłów, propozycji zwyciężył projekt zespołu pod kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego, który zakładał centralny plac leżący niedaleko tego brzegu skarpy. No i z tego placu będą wychodzić promieniście odnogi, tak, które będą wyznaczały nam kierunki komunikacyjne. Tutaj mowa oczywiście o placu centralnym. W 1951 roku pojawiło się opracowanie dotyczące, jak ten plac centralny będzie wyglądać, a od roku kolejnego zaczęto te prace realizować. Jako zdjęcia macie Państwo fotografie współczesne wykonane przez mojego muzealnego kolegę Marcina Gulisa w maju, na początku maja tego roku, czyli niespełna 3 miesiące przed otwarciem naszej ekspozycji. Widzą Państwo, co w rzeczywistości powstało w tych latach 50., czyli budynki wokół placu centralnego, typowy przykład budynków w stylu socrealistycznym. Zakładano, że centrum socjalistycznego miasta, czyli Nowej Huty, będzie tu znów bardzo znany cytat, powiedzenie socjalistyczne w treści, narodowe w formie. Zakładano też, że będzie to miejsce, gdzie będą w przyszłości mogły przechodzić manifestacje prowadzone przez lud popierające ten nowy system w Polsce, panujący od roku 1944. No i zespół projektowy, który tworzył ten cały pomysł, ideę, wykorzystał do jego realizacji różne klasyczne wzorce z zakresu architektury i urbanistyki, korzystając z europejskiej tradycji miast, tak zwanych miast idealnych. I tu Państwo widzą właśnie taki detal architektoniczny nad jednym z okien przy tym budynku. Dla niektórych ten układ urbanistyczny Nowej Huty miał przypominać wachlarz, tak się go czasem określa, właśnie w kształcie pięcioboku z tymi promieniście wychodzącymi alejami. Ścisła symetria tam zastosowana. Budynki, które otoczono, którymi otoczono plac centralny, wysokie, znajdujące się na pewnym podniesieniu. I tu Państwo widzą znów fragment takiego dolnej części takiego budynku wraz z lampą, która plac centralny oświetla. Dwie kondygnacje tych budynków stworzono. Pierwsza wysoka z podcinaniami aż 4 metry. No, zwieńczono ją różnymi ozdobnymi balustradami, wielkimi oknami, które przeznaczono do celów handlowo-usługowych, a właśnie ta wyższa część, czyli piętra, miały już stanowić przestrzeń mieszkalną. I tak, drodzy Państwo, faktycznie się stało. Tak to wygląda do dzisiaj, że te budynki przy placu centralnym, dolne ich fragmenty, czyli partery, mają wykorzystanie głównie handlowe, a na piętrach piętra są przeznaczone jako
przestrzeń mieszkalna. Niektórym Nowa Huta kojarzy się z symetrią Paryża. Doktor Michał Wiśniewski, który wielokrotnie z nami jako muzeum współpracuje, kiedyś stwierdził, że plac centralny, tutaj cytat, plac centralny to wrota Nowej Huty. No i właśnie stojąc na jego środku, możemy na własnej skórze doświadczyć tej symetrii, którą tak tutaj doskonale zastosowano. I teraz, drodzy Państwo, temat kolejny. Centrum komunikacyjne, czyli ta chyba podstawowa funkcja placu centralnego, kiedy tworzono koncepcję jego kształtu, no to zakładano, że to będzie właśnie takie ważne miejsce dla komunikacji, w szczególności, że będzie można tędy dojechać do budującego się od 50 roku kombinatu późniejszej Huty Lenina, no ale chciano też, i tak się udało to zrobić, żeby z placu centralnego można było jechać także w innych kierunkach, właśnie z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, która od początku lat 50. zaczęła w tym miejscu powstawać. Kiedyś ktoś stwierdził, bardzo mi się to stwierdzenie spodobało, że w Nowej Hucie wszystkie drogi prowadzą do placu centralnego, tak? To jest to odwołanie oczywiście do tego powiedzenia o Rzymie. I rzeczywiście, jeśli byśmy poruszali się nawet i dziś tą komunikacją miejską przez Nową Hutę, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przez plac centralny przejedziemy. Drodzy Państwo, w 1945 roku, jak powszechnie wiadomo, kończy się II wojna światowa i te pierwsze lata po jej zakończeniu to był taki okres, kiedy no niewiele środków przeznaczano na rozbudowę, na inwestycje w zakresie powiększenia możliwości krakowskiej komunikacji miejskiej. Ale to wszystko musiało się zmienić w momencie, kiedy zaczęto budować nową hutę, no i tym bardziej, kiedy ona została do Krakowa włączona. Początek budowy nowej huty, początek budowy kombinatu spowodowały, że trzeba było pomyśleć także o tym, aby tam taka komunikacja publiczna do nowej huty dotarła. Wykorzystywano już istniejące połączenia, jak na przykład odgałęzienie istniejącej od już w tym czasie pół wieku linii kolejowej na trasie Kraków-Kocmyrzów. Trzeba było, nad czym czasem troszkę ubolewamy jako historycy, miłośnicy zabytków Krakowa, trzeba było też niestety pewne elementy zburzyć. Może nie tyle trzeba było, co po prostu to zrobiono, żeby było łatwiej poprowadzić te ciągi komunikacyjne. Myślę tutaj o austriackich fortach dawnej twierdzy Kraków, czyli bastionie V Lubicz, znajdującym się przy dzisiejszym Rondzie Mogilskim, no i forcie Przorna, który był najstarszym fortem zbudowanym na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Ta decyzja o lokalizacji kombinatu metalurgicznego w tym miejscu, gdzie on później powstał, na trwałe przesądziła o zmianie kształtu Krakowa i dynamice rozwoju, zwłaszcza pod kątem możliwości komunikacyjnych. Tu widzą Państwo takie stare zdjęcie z lat 60., czy już trochę późniejsze, wykonane przez Roberta Kosierackiego z naszych muzealnych zbiorów. Przystanek tramwajowy przy placu centralnym. Widać, jak wiele osób z niego w tym czasie korzystało. W 1951 roku w maju, czyli jeszcze przed rozpoczęciem zabudowy placu centralnego, co jak już wiemy następowało od roku 52, czyli dokładnie 70 lat temu. To jest też jedna z przyczyn, dlaczego taką wystawę w 2022 roku pokazujemy w naszym muzeum. W tym wspomnianym maju 1951 przez Nową Hutę, także przez okolice dzisiejszego placu centralnego, zaczął jeździć pierwszy autobus MPK. Autobus, który poruszał się na trasie od Ronda w Domyśle Mogilskiego, ulicami Wieczystą, Wojewódzką, czyli dzisiejszą obecną aleją Jana Pawła II,
poprzez Aleję Przodowników Pracy, czyli dzisiejszą Aleję Solidarności, dojeżdżający do kombinatu. No to było bardzo duży krok naprzód dla Nowej Huty i jej mieszkańców, ale jednak połączenie autobusowe to było za mało. Trzeba było też stworzyć połączenia tramwajowe, które tę komunikację wzmocnią, powiększą jej możliwości. I dlatego bardzo szybko zapadła decyzja o tym, że linie tramwajowe też tutaj będą uruchomione od początku 1952 roku. Pracowano nad tym bardzo intensywnie. Chciano, drodzy Państwo, żeby taki pierwszy tramwaj przez Nową Hutę, tak zakładano, przyjechał 22 lipca 1952 roku, czyli no po pierwsze w kolejną, ósmą już rocznicę ogłoszenia manifestu lipcowego, a po drugie, co może nawet ważniejsze, bardzo symboliczny, miałoby to wtedy wymiar w dniu ogłoszenia Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie udało się to, nie tak szybko ten tramwaj nie przejechał, ale kilka miesięcy później kolejna rocznica obchodzona w tamtych czasach dość hucznie, półokrągła można by rzec, bo 35. rocznica rewolucji październikowej, czyli 7 listopada, była również dobrą okazją, żeby ten tramwaj tam przejechał. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze parę zdań na temat okoliczności uruchomienia tej linii tramwajowej przejeżdżającą przez Nową Hutę. No, prace rozpoczęto już na początku roku 1952. Wiemy, że kierował nimi inżynier o nazwisku Oziębło. Roboty szły dość dobrze, ale trochę gorzej było z montażem torów, głównie z powodu no trochę opóźnionej ich dostawy. I w związku z tym, mimo że tam chwalono się przekraczaniem norm pracy, no to typowe dla początku lat 50., no to nie zdążono na 22 lipca, tak jak mówiłem, kilka miesięcy później projekt ten zrealizowano i 7 listopada w 35. rocznicę rewolucji październikowej otwarto trasę, która liczyła 7,5 kilometra, prowadzącą od ronda, czyli ronda Mogilskiego dzisiejszego, obok lotniska, obok monopolu tytoniowego w Czyżynach, przez właśnie teren Placu Centralnego do budującego się wtedy kombinatu. Bardzo intensywne były prace, żeby zdążyć, nawet w dni świąteczne, na dwie zmiany, bez przerw. Pisano o tym, że ta linia tramwajowa jest, cytat, dowodem troski władzy ludowej o poprawę warunków bytu świata pracy i o jego wygodę. To dowód naszego pokojowego budownictwa, to rezultat pracy naszej bohaterskiej klasy robotniczej w służbie człowieka dla socjalizmu. I drodzy Państwo, pierwszą linią, która przejechała przez Nową Hutę, była linia o numerze 5. Ona tam kursowała prawie do końca 1969 roku, kiedy skierowano ją na nowo otwartą ulicę Kosmyrzawską. No tutaj akurat na fotografii mają Państwo inną linię, linię numer 4. Kto zna Kraków, myślę, że większość z Państwa kojarzy doskonale tę linię, bo ona przejeżdża przez no, praktycznie całe miasto, od Bronowic Małych, aż właśnie do Nowej Huty. Linia numer 4 w 1964 roku zaczęła przez Nową Hutę przejeżdżać i tutaj mamy fotografię z lat 70. Roberta Kosierackiego. A tutaj taki schemacik sygnalizacji ulicznej przy Placu Centralnym z roku 1973, który uzyskałem podczas jednej z wizyt w Archiwum Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ukłon tutaj w stronę MPK za udostępnienie tego. No i taki króciutki opis właśnie z 73 roku, który w tym archiwum znalazłem, że Plac Centralny jest w układzie prostokątnym, przy czym do każdego narożnika dochodzą ulice. Są ówczesne oczywiście nazwy Aleja Planu Sześcioletniego. Taki zapis zastosowałem, jak tam w dokumencie można było znaleźć, on jest oryginalny. Aleja Rewolucji Październikowej, Aleja Lenina i ulica Gołomska. Ten plan mogą Państwo u nas na wystawie
zobaczyć w postaci dużego wydruku. Znów jeszcze raz mamy tramwaj linii 4, tam widać ten fragment nazwy Bronowice, skąd ten tramwaj jedzie. No i przechodzimy teraz sobie, drodzy Państwo, do kolejnej części, centrum handlowo-usługowej. No na ten temat można byłoby mówić bardzo, bardzo długo. Ona też zajmuje ten segment najwięcej miejsca na naszej ekspozycji, dlatego tylko króciutko wspomnimy o kilku wybranych lokalach, które przy placu centralnym mieściły się bądź mieszczą się nadal. No, z tego plac centralny słynął, tak, właśnie z tych sklepów tu się znajdujących, bardzo ekskluzywnych, do których przyjeżdżano nie tylko z Nowej Huty, ale także z dalsza, żeby zaopatrywać się w towary tutaj sprzedawane. No i niewątpliwie to jest jedna z takich cech, która czyniła plac centralny, no można by rzec, takim punktem centralnym właśnie starej części Nowej Huty. I tak na przykład sklep Cepelia, dzisiejszy Cepelix, dalej funkcjonuje Cepelia, tylko właśnie pod tą nazwą. Tutaj w Nowej Hucie działała od 1955 roku, co zaraz zobaczymy, a sama Cepelia to oczywiście skrót od nazwy Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Był taki centralny związek rękodzieła działający w czasach PRL-u, mimo że ta nazwa Cepelia została, to znaczy nazwa Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego dość szybko zniknęła i zmieniono ją na Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego, no to dalej tak potocznie, jeszcze nawet do dziś, określa się takie nazwy, takie miejsca nazwą Cepeli. Tu Państwo widzą zdjęcie z lat 60. z wnętrz tegoż sklepu, wykonane przez Henryka Hermanowicza i znajdujące się w naszych zbiorach. Tutaj no może niezbyt wyraźne zdjęcie przedstawiające księgę pamiątkową, która aktualnie u nas w muzeum wypożyczona jest do zobaczenia. Tam jest ten pierwszy wpis z 10 grudnia 1955 roku, kiedy nowochódzka Cepelia została oficjalnie otwarta. Wpis złożono w imieniu Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego i życzono w nim powodzenia nowej placówce w jego działalności. Cepelia jest jednym z tych lokali, no w tej chwili już dwa tylko takie zostały, których wyposażenie, wnętrze prawie się nie zmieniło do naszych czasu, chociaż w przypadku Cepeli trzeba podkreślić, Cepeliksu obecnie, że dziś zajmuje on nieco mniejszy obszar niż było to dawniej. Cepelia kojarzy nam się z wyrobami sztuki ludowej, z jakimiś wyrobami rękodzielniczymi, ale można było tam zakupić także inne towary. Tutaj mamy przykłady wymienione w tym tekście, na przykład szafki na książki, dywany, jakieś lampy z abażurem, talerze, tak, no szereg różnych towarów, które były zawsze bardzo wysokiej jakości. No i kończąc wątek Cepeli, dochodzimy do czasów współczesnych. Tutaj macie Państwo jako ilustrację fragment nowochódzkiej kroniki filmowej, w której nagraniu miałem przyjemność brać udział razem z naszym muzealnym kolegą Krzysztofem Ridanem, to znaczy człowiekiem zaprzyjaźnionym z muzeum, bo pan Krzysztof Ridan w muzeum naszym nie pracuje, ale wielokrotnie z nim współpracujemy. No i panią Mirosławą Knabą tutaj widoczną, która jest właścicielką tego sklepu obecnie. Zdjęcie wykonane w czasach pandemii, stąd ta maseczka. No a informacje na planszy znajdujące się mówią o tym, że w 1991 roku, czyli już po przemianach ustrojowych, powstała taka spółka pracownicza, zmieniła się ta nazwa na Cepelix, dzięki temu ten sklep dalej może funkcjonować i trwa do dzisiaj. Jeszcze parę lat temu można było to samo powiedzieć o księgarni, że ona ma prawie że oryginalne wyposażenie,
że od samego początku taki sam charakter tego lokalu, myślimy o skarbnicy, która znajdowała się w budynku dawnego domu książki, no ale jak wiemy dzisiaj ona już nie istnieje. W 2014 roku ta kultowa księgarnia została, przepraszam, zamknięta, a działała tam od roku 57 właśnie jako dom książki przez lata PRL-u. Tutaj przykładowe tytuły, które można było w skarbnicy kupić, na przykład w roku 59 takie badania prowadziliśmy, mamy te książki u nas na wystawie pokazane, na przykład Ja Klaudiusz, czy Klaudiusz i Messalina, czyli powieści Roberta Gravesa, taka powieść jak Jan Krzysztof, czy na przykład Saskie ostatki Józefa Ignacego Kraszewskiego. To wszystko było w tej księgarni dostępne. Ale nie tylko można było w księgarni kupić książki. W języku polskim oferowano także zakup książek obcojęzycznych. Tu widzą Państwo zdjęcie wnętrza z lat 60. Przechodzimy do czasów bardziej nam współczesnych, znowu przełom ustrojowy. Zmienia się charakter tej księgarni, to znaczy ona przetrwała te przemiany ustrojowe, ale zmieniła się jej nazwa, powstała właśnie ta skultowa nazwa Skarbnica, stworzona ponoć przez pana Andrzeja Madejskiego z osiedla Złotego Wieku, wieloletniego klienta tego lokalu, a lata 90., ten trudny czas przełomu ustrojowego, był jednocześnie dość dobrym czasem dla samej skarbnicy, która otwierała swoje nowe filie, czy to przy ulicy Mikołajskiej, czy na przykład przy ulicy Wiśnej, tam kolejno 92, 95 rok, a na zdjęciu, które ja kiedyś zrobiłem, widzą Państwo taki wielki mebel ze skarbnicy, na co dzień wykorzystywany u nas w biurach Muzeum Nowej Huty, ale aktualnie go tutaj nie ma w tej sali, w której ja zresztą teraz się znajduję, tylko przenieśliśmy ten mebel właśnie na wystawę. No, jeszcze taki zapis o jubileuszu 50-lecia księgarni przy Placu Centralnym obchodzonym w 2007 roku. To apogeum to przypadło wtedy na okres między 5 a 10 marca. No i szereg takich znanych osób zaproszono, jak na przykład widocznego tutaj na jednym ze zdjęć Roberta Makłowicza, jak Leszka Mazana, jak Adama Bujaka, redaktora Zbigniewa Święcha. No a odbyło się także spotkanie z prezydentem miasta Krakowa, czyli z profesorem Jackiem Majchrowskim. Moda Polska, inny sklep, który już od wielu lat nie istnieje, ale mocno wpisał się w tą pamięć o lokalach przy Placu Centralnym, stąd my też na wystawie naszej pokazujemy różne przedmioty, które można było w modzie polskiej kupić. Drodzy Państwo, Międzynarodowy Klub Prasy i Książki, Empik, kolejne kultowe miejsce w Nowej Hucie działające już od roku 54, przy czym początkowo przez pierwsze 2 lata jego siedziba znajdowała się na osiedlu C1, czyli dzisiejszym osiedlu teatralnym, a potem przeniesiono Empik, Międzynarodowy Klub Prasy i Książki, właśnie do lokalu przy Placu Centralnym. Zresztą był lokal zajmujący największą przestrzeń w tych budynkach Plac Centralny otaczających. Widzą Państwo na zdjęciu właśnie ten budynek, gdzie mieścił się nowochucki Empik. Zresztą tam nawet, wiem, że to zdjęcie nie jest może jakieś bardzo duże, ale ta nazwa Klub Międzynarodowy Prasy i Książki na zwieńczeniu tego budynku się znajduje. No i warto też wspomnieć o tym, że kierownikiem tego Empiku, nie należy mylić z Empikiem współczesnym, był Andrzej Nisowski, który prowadził go przez lata, człowiek bardzo w tym czasie młody, ale też prężnie działający. W Empiku można było uczyć się na przykład języków obcych, można było uczestniczyć w różnego rodzaju wystawach, w spotkaniach ze znanymi ludźmi, tu przykłady wymienione, chociażby Witold Pyrkosz, tak,
był obecny w marcu 59 roku z okazji takiego pierwszego jubileuszu Nowokuckiego Empiku, czyli pięciolecia jego działalności. Dzisiaj w tych przestrzeniach znajduje się sklep Lewiatan, który widzimy na zdjęciu wykonany przez moją koleżankę z muzeum, czy Magdalenę Smagę. Dobrze, drodzy Państwo, przechodząc powolutku do końca tej części handlowo-usługowej, jeszcze mamy wspomnienie o Markizie, czyli sklepie cukierniczym, który mieścił się przy Placu Centralnym, znanym też z neonu, który nawet i dziś tam się znajduje. Tu Państwo widzą zdjęcie, które no kiedyś przypadkowo zrobiłem swoim telefonem, idąc do pracy, właśnie z montażu odnowionego neonu na fasadzie dawnej markizy. Dzisiaj w tej przestrzeni te przestrzenie zajmowane są przez Bank Credit Agricole. Po drodze jeszcze mieścił się tutaj Lucas Bank. Siódme zagadnienie, żeby nie przedłużać jakoś bardzo, to życie codzienne wokół Placu Centralnego. Również na ten temat długo można by mówić. Plac Centralny był takim miejscem, gdzie umawiano się na spotkania, co już zdaniem niektórych świadczy o jego charakterze, że był właśnie takim centrum nowej, starej części Nowej Huty. My na naszej wystawie mamy takie dwa bardzo ciekawe eksponaty odnoszące się do tego zagadnienia, między innymi taką wagę uliczną, jaką Państwo widzą na fotografii. Wagę, którą wypożyczyliśmy z muzeum, z prywatnego Muzeum Miar i Wag w miejscowości Sady pod Poznaniem. Jego właścicielem jest małżeństwo Państwo Alina i Juliusz Gustowscy. No i ta waga nawet i dzisiaj jest wagą czynną, czyli można się na niej zważyć. Jeśli ktoś przyjdzie na wystawę, to może tego spróbować. Ta waga wygląda dokładnie tak samo jak na fotografii. Zresztą mało tego, ta nasza waga na wystawie, wiemy, że była obsługiwana przez panią Helenę Kaim, która mieszkała na osiedlu kolorowym. Znajduje się na wadze taka tabliczka, która nam to poświadcza. I wreszcie drugi eksponat na wystawie do tego zagadnienia się odnoszący to saturator. Tu na potwierdzenie tego, że kiedyś ten saturator przy Placu Centralnym się znajdował, mamy zdjęcie z lat 60. przedstawiające panią sprzedającą wodę z saturatora i właśnie ludzi, którzy tę wodę chcą zakupić. No można jeszcze wspomnieć o tym, że przy Placu Centralnym dzisiaj można kupić obwarzanki. Na wystawie mamy też fragment Nowochódzkiej Kroniki Filmowej, który jest wywiadem z panią, która od kilkudziesięciu lat takie obwarzanki na Placu Centralnym sprzedawała. A tutaj zdjęcie z epoki, 59 rok dokładnie, głos Nowej Huty, fotografia, gdzie widzimy zatłoczony Plac Centralny już wtedy z oświetleniem, z napisem, taki podpis pod tym zdjęciem, wiosenne słońce zachęca do przechadzki na Placu Centralnym. I zbliżając się powolutku do końca, centrum rekreacyjne, czyli parę słów o przyrodzie i ekologii. Tutaj wychodzimy troszkę poza właściwy plac centralny, właśnie odwołując się do tego, co mówiłem na początku, że plac centralny czasami jest tak przedłużany przez mieszkańców Nowej Huty, między innymi właśnie na początek łąk nowochódzkich. Miejsce aktywnego spoczynku, mieszkańców Nowej Huty, no i Krakowa, którzy tutaj przyjeżdżają. No ta granica południowa Placu Centralnego jest taka dość płynna, dlatego że od południa Plac Centralny nigdy nie został zabudowany, choć takie pomysły były, żeby postawić tu chociażby wspomniany wcześniej Dom Kultury, o czym jeszcze powiemy. No dzisiaj ta południowa część Placu Centralnego w pewnym sensie jest w niewielkim stopniu zabudowana poprzez pomnik Solidarności, który stoi tam od roku 2005, pomnik, który wcześniej znajdował się na walcowni Zgniatacz. Łąki nowochódzkie są uważane oficjalnie od 2000
trzeciego roku za użytek ekologiczny, czyli nie można już, jest to jedna z form ochrony przyrody. Wcześniej, zanim taką decyzję podjęto, dokonano inwentaryzacji łąk nowochódzkich z lat 2001-2003 właśnie, badając, jakie gatunki roślin tam rosną, jakie gatunki zwierząt, choćby ptaków, na łąkach żyją. No i w 2003 roku, 7 maja, taka uchwała Rady Miasta Krakowa została podjęta, a sam obszar łąk nowochódzkich też ma swoją historię. Wiemy o tym, że łąki powstały w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się starorzecze Wisły. No pamiętajmy o tym, że te łąki nowochódzkie to jest ogromna przestrzeń, także drodzy Państwo, to jest 57 hektarów, czyli nawet więcej niż Błonia krakowskie, które tych hektarów mają 48. Kiedyś w wieku XIX to koryto Wisły się na terenach dzisiejszej Nowej Huty zmieniło, teren zaczęto osuszać, no ale łąki nowochódzkie do dzisiaj są terenem podmokłym. Tutaj wspomnienie o tym, że właśnie między 2001 a 2003 rokiem przy wsparciu pracowni animacji ekologicznej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida prowadzono takie badania inwentaryzacyjne. Po prostu badano, jakie rośliny i zwierzęta żyją sobie na łąkach nowochódzkich. Przez to przebiegniemy, drodzy Państwo, szybko. To już przedostatnie zagadnienie, rola Placu Centralnego w czasie wojennym. No takim ogólnym stwierdzeniem, że w latach 82-83, czyli kiedy formalnie Plac Centralny obowiązywał, przepraszam, stan wojenny obowiązywał, tutaj przez Plac Centralny też przechodziły manifestacje, na przykład pierwsza nowochódzka, czyli tak zwana manifestacja cicha, marsz milczący 30 kwietnia 82 roku, dzień przed świętem pracy. Szacuje się, że około 2000 pracowników huty imienia Lenina spod bram kombinatu ruszyło właśnie w stronę Placu Centralnego, co miało być takim dowodem solidarności z internowanymi w tym czasie działaczami Solidarności. Od czerwca 82 roku te główne, najważniejsze manifestacje w Krakowie odbywały się w Nowej Hucie. No nieprzypadkowo tam ze względu na tą luźną zabudowę i trudności w pacyfikacji takich zajść. No i w tych pierwszych manifestacjach od czerwca 82 roku też pochody, które się formowały, kierowały się w stronę Placu Centralnego. Co tutaj widzimy, to wszystko, co tu zamieszczam, to są opisy powstałe na podstawie pism podziemnych, drugoobiegowych. I tak na przykład także w 13 sierpnia 82 roku, czyli w 8. miesięcznicę ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego, spod bramy głównej kombinatu huty imienia Lenina kilka tysięcy ludzi udało się w stronę Placu Centralnego z takimi hasłami: reżim precz, wolna Polska, wolne związki, zwolnić Lecha, zwolnić Gila Hanzlika, czy zwolnić Nowaka, tak, czyli no tutaj mamy odwołania do nazwisk tych działaczy najbardziej znanych z Nowej Huty, w tym Mieczysława Gila, niedawno zmarłego. 31 sierpnia 82 roku, taki dzień, kiedy najwięcej ludzi w historii Polski w ogóle w jednym dniu wyszło na ulicę. No i w Nowej Hucie też, drodzy Państwo, doszło wtedy do takich manifestacji. Około godziny 15 w okolicy Placu Centralnego tego dnia doszło do obrzucenia kamieniami i w efekcie zdemolowania dwóch autobusów, które przywiozły funkcjonariuszy z OMO, którzy mieli te manifestacje tłumić. I ostatnia z manifestacji, którą sobie tutaj przedstawimy, kolejnej nie będziemy wchodzić, 13 października 82 roku, czyli dzień śmierci Bogdana Włosika.
No niedawno, bo przed 5 dniami obchodziliśmy dokładnie 40. rocznicę tego wydarzenia. Również pochód, który tego dnia po godzinie 14 zaczął się formować pod bramą główną huty imienia Lenina, ruszył w stronę Placu Centralnego. Około 16 tego dnia przy Placu Centralnym trwały starcia. No i potem w godzinach wieczornych znów doszło do manifestacji w kierunku Placu Centralnego, jeśli uznamy te relacje z drugiego obiegu za wiarygodne. I ostatnie zagadnienie, które Państwu przedstawię. Drodzy Państwo, niezrealizowane projekty przy Placu Centralnym. Przenosimy się do lat 50. Widzimy zdjęcie przedstawiające makietę, jak to miało wyglądać. No w dużej mierze tak później zostało zrealizowane, ale jednak pewne projekty, które zakładano, nigdy nie powstały. I tak na przykład było z Domem Kultury, już chyba dzisiaj dwukrotnie przywołanym, z takim obeliskiem, który miał stanąć na Placu Centralnym, czy na przykład fontanną, którą planowano w 59 roku w związku z 10-leciem istnienia Nowej Huty. No właśnie ten Plac Centralny w tym sensie od strony południowej no jest jakby niedokończony. Odstąpiono od tego pomysłu budowy ogromnego Domu Kultury, który miał zamykać Plac Centralny. Od południa nie wystawiono również tego obelisku, o którym wspominałem, który miał być taką klamrą spinającą to założenie, no i jednocześnie też dominantą widoczną z każdego punktu placu. Miał to być też taki symbol charakteru miasta i jego więzi z kombinatem hutniczym, jak tutaj możemy przeczytać. A ten Dom Kultury, o którym mówię, miał składać się z sali teatralnej, z biblioteki, ze świetlic. Zamierzano też urządzić kawiarnię, restaurację, księgarnię, a więc bardzo, bardzo dużo różnych funkcji. No a właśnie w 59 roku, o czym wspomniałem, był też pomysł stworzenia na Placu Centralnym fontanny. Tutaj, drodzy Państwo, też taki obrazek prezentujący nam obelisk, który miał przy Placu Centralnym powstać. No i chyba na sam koniec powiedzmy sobie o tym, że Plac Centralny no jest tym miejscem kojarzonym z pomnikiem Lenina, chociaż wspominaliśmy już, że on stał w Alei Róż, ale kiedy pojawiły się w ogóle pomysły na stworzenie pomnika Lenina, który miał być gotowy na rok 70., przypadała 100. rocznica urodzin Włodzimierza Lenina, w 66 roku ten pomysł się pojawił. Wtedy on po raz pierwszy znajduje się w dokumentach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie. No i zaczęto dyskutować nad tym, gdzie ten pomnik może w ogóle stanąć. Mówiono, że na przykład mogą być to okolice bloku szwedzkiego na osiedlu Szklane Domy, że może być to okolica Alei Lenina, tak, właśnie tam w związku z, czy w powiązaniu z tym, tą przestrzenią przed blokiem szwedzkim, a może przed hutą imienia Lenina, może właśnie skarpa na Placu Centralnym, czy za Placem Centralnym na południe się znajdująca, czy właśnie sam Plac Centralny mógł być tym miejscem, gdzie pomnik miał stanąć. Ale z tego pomysłu zrezygnowano. Ostatecznie pomnik stanął w Alei Róż. Jednym z głównych powodów, dlaczego nie pojawił się on na Placu Centralnym, był fakt, że częste manifestacje pewnie doprowadzałyby do komplikacji w ruchu komunikacji. I przedostatnie zdjęcie, drodzy Państwo, taki fotomontaż stworzony przez naszego kolegę z Muzeum Stanisława Benedyka, prezentujący nam, jak ten pomnik Lenina na Placu Centralnym, gdyby stanął, by wyglądał. I ostatnie zdjęcie, żeby już tak doprowadzić tą naszą opowieść do końca. Zdjęcie z otwarcia wystawy, czyli 27 lipca 2002 roku. Jeden z naszych kolegów, Bogdan Krężel, wykonał taką fotografię, można powiedzieć z lotu ptaka, bo wyszedł na piętro naszego budynku i przedstawia ona, no może nie wszystkich, ale pewnie większość uczestników otwarcia wystawy. Dobrze, i doprowadziliśmy nasz wykład do momentu otwarcia wystawy. Ja chyba troszkę przedłużyłem, za co przepraszam, więc oddaję szybciutko głos pani profesor. Bardzo dziękujemy panu za szczegółowe przedstawienie Placu Centralnego, funkcji, planów, wszystkich spraw związanych.
I przypomniał Pan mnie, że pomnik Lenina dosyć późno stanął w Alei Róż. Wydawało nam się, że stał całe lata i lata, ale w rezultacie dopiero były to lata 70. Widzę, że tutaj Pan ma jakieś pytania, komentarze, uwagi. Tak. Nie wiem, czy to są pytania, czy bardziej jakieś takie... Uwagi, tak. Tak, właśnie. Komentarze do tego, co o czym mówiłem. Dobrze, ja spróbuję to szybciutko przeczytać, czy tam można jakoś odpowiedzieć na to. To głównie, tak, zdecydowanie, plac centralny to głównie węzeł komunikacyjny, tak nam się też kojarzy i tak go opisywano nawet w różnych tekstach rocznicowych, tutaj pełna zgoda. Tutaj, tak, ta pan też pisze o tym, że mieliśmy właśnie Empik, Cepelię, księgarni, o tym wspominałem. No dzisiaj rzeczywiście mamy Rossmana, mamy Lewiatana, mamy też różne punkty gastronomiczne, a na osi Alei Róż Ratusz. Tak, no to jeden z projektów, który też był zakładany, też nigdy nie zrealizowany, ale pamiątkę po tym mamy w postaci nazwy parku, Parku Ratuszowego. Dobrze, i chyba pytań nie widzę. Tutaj jeszcze widzę pani Zofia Serafin. No, dziękuję bardzo, pani Zofio. Akurat znamy się, więc tutaj wiem, kto stworzył ten komentarz. Dobrze, pytań chyba więcej nie ma, więc ja bardzo raz jeszcze dziękuję za możliwość dzisiejszego wystąpienia. No i bardzo oczywiście zapraszamy na wystawę, która jeszcze do 8 stycznia 2023 roku będzie u nas w muzeum pokazywana. Bardzo dziękujemy panu jeszcze raz za przedstawienie tych wszystkich problemów. I zapraszam Państwa na kolejny tydzień, 25 października, kolejny wtorek. Prelegentem będzie pan dr Michał Szczerba z Muzeum Krakowa. Będzie mówił o Bractwie Kurkowym. Serdecznie zapraszam, a panu dziękuję jeszcze raz za wykład. Dziękuję i mam nadzieję do następnego wykładu.